Witam serdecznie widzowie w kolejnym odcinku z Rafta. Dzisiaj będziemy zwiedzać tą wyspę i widzimy tego dzika, z którym będzie pewnie dzisiaj batalia toczona. Kotwica jest spuszczona? Jest spuszczona. Dobra, git. Mamy wszystko? Chyba mamy. Biorę sobie wodę na wynos. O kurczę, dobra, czekaj. Bijmy go. Dobra, dawaj, ładujemy go. O, wow! Na rogi mnie wziął, ty! Widzę. Bije go, trzymaj go za ten... Mnie też wziął! Zginąłeś, tak. Widzę. Podnieś, podnoszę cię. Znajdź łóżko, znalazłem łóżko. Pyk, żyjesz? Żyjesz. Coś ci się ładuje? O, jesteś, wstałeś. Ej, zabił mnie ptak. Mnie też. Co? Serio cię zabił ptak? Tak. Mam poddaj się i odwróć. Nie. Stracimy 2/3 zapasów. No muszę kliknąć poddaj się i odwróć, nie? Ale weź ty spróbuj wejść, bo może ty jeszcze będziesz żył. No też mam poddaj się i odwróć, mam to samo, stracisz 2/3 zapasów. No dobra, no to klikam to, nie? No i jestem w tym samym miejscu, straciłem 2/3 rzeczy z ekwipunku, ale to nie ma tragedii. Straciłem wiosło i coś innego tam jeszcze, ale nie wiem co. Dobra, muszę zrobić rzeczy jakieś, potrzebuję tak, drewnianą dzidę, aha, nie mamy w ogóle zapasów, ale dobra. Straciliśmy te zapasy z ekwipunku, co oznacza, że to jest najważniejsze, musimy mieć jak najmniej rzeczy w ekwipunku. Krótko mówiąc, w tym momencie my musimy odbić i tak od brzegu, nie ma sensu tutaj wchodzić teraz. Może wejdziemy jeszcze bo ja musimy, po jedzenie musimy iść. No ale jak my tam wejdziemy, to nas zaatakują i tyle z tego będzie i tak dobra, zginiemy. No nie mamy co stracić już, atakujmy, nie bójmy się. Ale ja nie mam nawet dzidy. O kurde, kruk! Dobra, jak one rzucają kamieniami! Dobra, to chyba wiadomo. Dobra, biegnie za tobą dzik. No i tyle, ja już po siebie nie idę. Wracaj na tratwę, jak masz, kurczę, masz rozumu trochę. Ja już jestem tu, o ma gniazdo! No dzik cię goni, czego nie rozumiesz! Wiem, widzę go! Tu są jakieś sarny stary jeszcze biegają. Dobra, tu jest kolejny ptak, który podniósł właśnie głaz i będzie we mnie rzucał. No i dzik mnie zabił, kurde, to jest tyle, takie to jest granie. Nie możesz stać w miejscu, biorę cię, podnoszę cię, czekaj. No i biegnij ze mną od razu na tą tratwę. Lecę! Czemu ty jesteś w wodzie? Dobra, giniemy, to jest koniec. Gdzie jest ta tratwa? Gdzie ty biegniesz? Dobra, to jest koniec. Giniesz tratwę? Nie. W którą ty stronę pobiegłeś, stary, jasny gwint. Dobra, jesteśmy gdzie, no powiem ci, że w 4 literach, nie? Ja tą wyspę okrążę, a tu nic nie ma. No to fajnie. Lecę i spieprzamy stąd. No jasne, że tak, nie ma sensu tu być, musimy wrócić na morze. Jest, tratwa, dobra, kładź mnie, jest, git! Jest! Bije mnie! Wracamy szybko! Żyję. Szybko, kotwica! Ty podnieś kotwicę! Ewakuacja leci, pterodaktyl! O, jest ziemniak, dobra, potrzebuję deski. Nie mamy nic, stary. Wszyscy skończeni. Ja nawet haka nie mam. Dobra, wracamy do żywych. Dobra, ta wyspa okazała się być za potężna dla nas. Ale ja bym się trzymał gdzieś w okolicy chyba, kurczę, bo ona może być dobra z lutem, ale nie? Jest pełno takich. No dobra, racja w sumie. Dobra, kiedyś znajdziemy coś innego, lepszego. Tutaj to nas przyrosło. Lepiej nam było na tratwie. Lepiej się skonfrontować. Nie mam haka, stary. No spokojnie, zaraz ci skraftujemy. Ja już głodny jestem. Zeżrały nam wszystkie nasiona. O kurde, ale mamy jakieś nasiona w skrzynkach. No nie ma, nie ma tu plastiku nigdzie. No skąd ja mam plastik ogarnąć, skoro tu on nie pływa? Tu jest plastik, tu jest wielki. Gdzie? To nie jest plastik, to jest odpadek. A nie, to jest plastik. Dobra, no to tworzę hak. Masz. Ile ja lin straciłem, jasny gwint. Stary, mówię ci, najważniejsze są skrzynki. My musimy mieć jak najwięcej skrzynek, żeby to chować do nich po prostu. Bo jak my nie mamy skrzynek, to jesteśmy w dupie jesteśmy, stary. Po prostu. O, to mogę posegregować jakoś. Mogę wszystko przerzucić tu. O, to jest dobra, to jest dobry skrót. O, jak dobrze. Masz deskę? Szybko, dawaj tu do pieca. Mam deskę. Idę. Umrę z głodu zaraz. Dobra, płyniemy do tej opuszczonej tratwy, to git. Coś z tego będzie tam, jakiś lucik. Tam jest dalej znowu jakaś wyspa. Nie jest jakaś duża, więc możemy było ją podbić. Damy radę. Tu na razie do tego, tam jest skrzynka. Już się... Dobra, już płynie rekin, już zawraca, widzę jak zawraca. Okej, dobra. Mam 3 ziemniaki, chcesz? No, dawaj. Dawaj do róż. Przeskakuję na tą tratwę obok. Biorę to. Dobra, to zaczyna tonąć. Dobra, i teraz tak, na co mnie stać? Potrzebuję haksy zrobić znowu. Mam jakiś prezent mam, mogę to otworzyć. Uwaga, co dostaniemy? Potrafisz monstera, możemy zrobić kwiat. A, dobra, nie mam być Robię wędkę. Tu jest ziemniak, który się zrobił, zjem go i daję kolejnego. Tutaj mamy wodę, piję. Tak, wyszliśmy z kryzysu, to jest najważniejsze. Dobra, pójdźmy spać. Umrę zaraz z głodu, muszę zjeść. Robi się ziemniak. Mamy tu wyspę, trzeba na nią wyjść. Więc zwijamy żagiel, niech to teraz stoi w miejscu. Masz wędkę? Łów i żeby coś było do żarcia. I idę na tą wyspę ją sprawdzać. No ziemniak, weź się zrób szybciej trochę. Dobra, zrobił się, jem. Dobra, i idę na tą wyspę teraz. Dobra, mam jakieś krzaki. Zrobiłem jakiś kolejny achievement. Ej, tu coś jest! Tu jest samolot rozbity! Rozbity samolot. Hełm pilota zdobyłem. Czy jest tu coś jeszcze w tym? Jest, tu jest skrzynka w tym. Wow, ile rzeczy! Dobra, git. Ej, dobra, stary, gdzie ty jesteś? Odpłynąłeś mi! O kurde. W końcu się znajadłem.
O, zniszczyła mi się siekiera, no i lipa. Tu ktoś żył chyba, wiesz, bo tu jest tak pobudowane rzeczy, są ciekawie. Tu jest chyba coś, ty, jakbyśmy mieli łopatę, to tu jest skarb zakopany. Łopaty nie mamy. Lekki problem, wiesz? Czemu? Bo ja w ogóle nie płynę. Ja tam nie dopłynę, bo rekin pływa po drodze. No chyba, że ryzykuję i płynę, ale... Czekaj, no ja tu zaraz coś spróbuję wykombinować. No, no bo nie, ryzyk fizyk, nie? Co, że mam płynąć? No. Dopłynąć tam dopłynę, jeżeli zrobimy taką akcję. Słuchaj, musisz... Ja go wezmę. Kusić go, musisz go kusić, no. Dobra, tego kuszę. Wejdź do wody. Już mnie uderzył, dobra, ja go... Trzymaj go tam ciągle przy sobie. Jest. O kurde, to będzie misja. Płynie na mnie. Dobra, to dobrze, że na ciebie. O kurde, on tu jest obok mnie. No widzę, musisz go ciągnąć na drugą stronę tratwy, bo jak on mnie zobaczy. Ała! Ej, dobra, jestem blisko tratwy. Płynie na mnie. Dobra, dobrze, jestem na tratwie zaraz, stary. Udało się. Nie! Ała, użarł mnie, dobra, jest git, jestem na tratwie, było warto to zrobić. To jest druga wyspa, patrz! Dobra, mam dwie liny i teraz i robię skrzynkę. Mogę zrobić skrzynkę, uwaga, daję kolejną skrzynkę. Więc zróbmy tak, żeby to tutaj już było dobrze postawione. Pyk, postawiłem i wrzucam do skrzynki rzeczy, żeby mieć jak najmniej. Ej, jak ja wyglądam w tym kasku? O Boże. Załóż go na chwilę. Okej, tu są liście. A jak to się ubiera? To tam masz, w ekwipunku masz takie sloty na ubrania. Ja mam lepsze, patrz to! Co masz? Co jest? No dawaj mi ten mój hełm w takim razie. O, brałem. Tak, no to fajnie, to daj mi ten kask, ja chcę ten kask. On jest fajny. Dobra, idę zobaczyć, co tam jest w takim razie. No idź. Tylko steruj żagle, żeby nas nie wywaliło. Dobra. Ja robię jakąś ten, palmę. Bierz, wszystko co się da. Dobra, co tu się jakaś ryba robiła, nie? Muszę zjeść. Mango zebrałem. No to weź se. Zjem sobie tą twoją rybę, co? Zjedz se, no. Ty, no zrób się tę rybkę, proszę, bo ja zaraz mam lipę. No dużo tam jest. No, mam nadzieję, że ona sporo da. Dawaj, rybko! Bo jest lipa. O, mam, dobra, git, jemy. Dobra, dała odpłyń sporo. Tu, widzisz, nie? Kurczę, znowu ptak nam tu bił. Dobra, możemy odpływać. Ej, tam coś jest jeszcze, czy nie? Nie wiem, zniszczył nam ten. A, zniszczył nam ścianę. A, i zniszczył nam to, co tu było, o kurczę. Ej, dobra, czekaj, bo muszę to zabrać, bo to jest coś innego niż to, co zazwyczaj mieliśmy. Okej. Dobra, mam, to jest jakaś duża skrzynia, stary. Dobra, trochę rzeczy dostałem. Okej. Dobra, mam znowu tą dużą skrzynię, ona dużo daje. Bardzo dużo dają. Dobra, no i okej, no płyniemy dalej. No i krótko mówiąc, powiem ci, że tak, gramy w to już trochę czasu. Mamy trochę taką, nie jesteśmy jakoś bardzo rozwinięci, mam wrażenie, że jak na czas, który na to poświęciliśmy, to albo nam to idzie bardzo żmudnie, albo przecież nie wiem. Nie wiemy, jakby... No tak, dużo rzeczy o tej grze. Gramy na oślep tak naprawdę. Powinniśmy moim zdaniem zainwestować bardziej w ten, w tratwę, ją rozbudować, zrobić sobie tutaj... Ale mamy sporo miejsca jeszcze niezagospodarowanego. Pełno farm, jedzenie, woda. Mamy jedno tylko przecież ten. Jeden zbiornik na wodę i jedno na jedzenie. To jest bardzo mało. To prawda akurat. Kurczę, znowu noc się robimy, to chyba powinniśmy móc zrobić jakąś pochodnię. No na razie nie mamy chyba zbadanej, wiesz? I teraz tak. Tu zrobimy sobie żywność. Ja nic nie widzę za bardzo, ale... No to idźmy spać, połóżmy się, chodź. No głodni się obudziemy w nocy, bo ja mam głód. Ogarniemy. Idzie, żerę! No nie mam czym go bić, Płaszczka jakaś tu, ja też już nie mam. Dobra, no zniszczy nam kawałek ten. O kurczę, wpadłeś. Dobra, biorę tą rybę. O nie, ona się nie zrobiła, bo desek nie ma. A Jezu, zrobiona, proszę, masz. Dobra, i chodźmy spać. Ja nie mogę, to jest naprawdę ciężkie. To jest naprawdę ciężkie tutaj przeżycie na tej tratwie. No ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo przeżyć na środku oceanu. No dobra widzowie, kończymy w tym momencie odcinek. Tak wygląda nasza tratwa, mamy lipę. Myśleliśmy, że dzisiaj zwiedzimy tamtą wielką wyspę. Okazuje się, że nas bardzo przerosła. I koniec końców skończyliśmy i tak na środku oceanu.